Cześć kochani, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak został wykonany ten oto i makijaż, zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Nie zapomnijcie pod koniec cisnąć kciuka w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Cześć, jestem Joasia i miło mi Was poznać. Także zapraszam na intro! Cześć kochani, przychodzę do Was z filmikiem, testem palety z AliExpress z marki Ukanbe Fruity Pie Filling. Prezentuje się w ten sposób, a w środku wygląda to tak. Jest to taka bardzo barwna, kolorowa paletka cieni. Sporo ich tu jest, są bardzo nasycone, są bardzo ładne. Jest też lusterko. Paleta, powiem Wam, że jest wykonana bardzo ładnie, ale o tym wypowiem się trochę później. Na ten moment nagramy jej test. Test tej palety nagrywałam już wcześniej i był też filmik na kanale, ale ze względu na to, że program, w którym obrabiałam filmik, zepsuł bardzo jakość, obciął chyba w sumie najfajniejsze momenty z całego makijażu, także będę nagrywać go jeszcze raz i ten sam makijaż będę odtwarzała po raz kolejny. Także spokojnie, kochani, postaram się, żeby to też nie trwało długo. Także zrobię ten filmik na zasadzie takiej, że zrobię tylko makijaż oczu i makijaż twarzy wykończę poza obiektywem, z czego makijaż oczu zrobię też tylko jedno na wizji, a drugie zrobię już poza obiektywem kamery, żeby po prostu skrócić ten filmik. Także i w pierwszej kolejności, moi drodzy, zaczniemy od nałożenia bazy pod cienie. U mnie to będzie korektor z Elfa w odcieniu Medium Peach. Ma dosyć sporą szpatułę. Korektor ma też dosyć krycie. Aczkolwiek ja go bardzo lubię, podcienie, bardzo ładnie utrzymują się cienie i ze względu na to, że on jest też z dobrym kryciem i jest jasny, to mam po prostu też fajnie wydobyty kolor cieni. Rozblenduję sobie po prostu ten korektor gąbeczką, gąbeczka jest z iMagic. Także zakupiona na AliExpress, dlatego że ja osobiście dosyć sporo stamtąd rzeczy zamawiam. Jestem po prostu bardzo ciekawa tego, co oni tam mają. I w pierwszej kolejności do makijażu nałożę sobie ten cień podługobrwiowy. I cień nazywa się Melon. Żeby po prostu tutaj tą część przypudrować pod łukiem brwiowym. Później na tym będę blendowała resztę cieni. Kolejny cień, który użyję, będzie to Mango. W poprzednim właśnie makijażu, który znajdziecie u mnie na Instagramie, używałam tego cienia. Jest bardzo ładny, bardzo napigmentowany. Odrobinę strzepnę ten nadmiar. I sami widzicie, jak się z tym cieniem pracuje. Ja mam puchaty pędzel z Hakuro. Jaki numer, to Wam nie powiem, bo po prostu ten numer już jest starty z tego uchwytu. Od pędzla, więc nie powiem Wam, co to jest dokładnie za numer. Powiem Wam jedno to na pewno. Cienie rozcierają się jak masełko. Bardzo fajne, bardzo przyjemne w pracy. Mam już swoje jakby odczucia, więc mniej więcej w mowie końcowej będę mogła Wam po prostu powiedzieć, jakie były moje odczucia względem tych cieni.
Teraz czystym pędzelkiem rozetrę po prostu troszeczkę bardziej tą granicę w tym miejscu, żeby jeszcze był troszkę bardziej taki lekki gradient. Żeby to przejścia były takie ładne, jednolite i to roztarcie było też takie fajne. Dobrze, kolejnym cieniem, który użyję i który używałam w tym makijażu, będzie to cień Wax Apple. To jest taki neonowo-różowy kolor. Mam lekko wilgotny pędzelek, więc tym bardziej będzie się on fajnie nakładał, bo poprzednim razem, gdy nakładałam ten cień i robiłam ten makijaż, zauważyłam, i to od razu Wam też podpowiem, że te cienie bardzo fajnie się rozcierają, owszem, i są ładnie napigmentowane, ale lepiej, jeżeli pędzelek jest lekko wilgotny, wtedy ciekawszą pigmentację po prostu uzyskujemy. One są intensywniejsze, bo one są jednak takie troszeczkę... Niektóre są troszkę kredowe. Inne mają dosyć takie welurowe, miękkie, fajne wykończenie. Część z nich to są cienie typowo foliowe i one są bardzo mokre w wykończeniu, przez to też super się nakładają. Ale niektóre mają troszeczkę bardziej kredowe wykończenie i troszkę ciężej idzie je nabrać, troszkę ciężej się je nakłada, ale... Tak, poza tym nie mam jakby większych zastrzeżeń na ten moment do przynajmniej tych cieni, które używałam w tym makijażu. Tak też i widzicie, bardzo ładnie te cienie przechodzą ze sobą, bardzo ładnie się ze sobą łączą. Można je jeszcze też dobrze dobudować, czy po prostu ich, zbudować ich intensywność, co jest też bardzo fajną sprawą. Minimalnie też dodałam po prostu teraz tego żółtego cienia, żeby jeszcze tak, wiecie, fajnie to połączyć ze sobą. Kolejnym cieniem, który używałam w tym makijażu, to był ten fiolet. Shiny Plum. Bardzo fajny, intensywny kolor. W ogóle one wszystkie są bardzo intensywne. Mają taki naprawdę konkretny pigment, to nie jest jakiś tam, widzicie, o, nie jest byle jaka pigmentacja, to nie są byle jakie cienie, powiem Wam szczerze, że mam takie wrażenie, że nie odbiegają wcale od tych z wysokiej półki. Bardzo szybko się z nimi pracuje, bardzo sprawnie się z nimi pracuje, co jest bardzo, 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 bardzo ułatwiające życie, nie? Bo makijaż po prostu wychodzi w ekspresowym tempie. Tak jak zresztą sami widzicie, że idzie to naprawdę dość szybko. Będę tak stukać Wam pędzlami, sorki. Jedyny cień, o którym mogę powiedzieć, że jest chyba taki słaby, którego próbowałam użyć właśnie w tym makijażu ostatnim razem, to był czarny. Czarny był tu chyba jakby tak dla mnie, było to najsłabsze ogniwo. Tak, ta czerń nie chciała się w ogóle przerzucić na powiekę. I był też, ten pigment, miałam wrażenie, że on był dosyć słaby. Wykorzystuję ten czas, w którym z moimi dziećmi udało mi się dojść na jakąś taką w miarę ugodę. Jedzą jeszcze jak na razie cicho, więc i ja się streszczam, żeby to nagrać szybko i jeszcze szybciej Wam to po prostu dodać.
Było mi niezmiernie przykro dzisiaj. Tyle czasu zajęło mi stworzenie tego filmiku. Więc jestem początkującą osobą na tym YouTubie całym, tak? To nie idzie tak szybko, jakby się chciało. To nie da się tego aż tak sprawnie wszystkiego nauczyć i ogarnąć, i dojść od razu w takim krótkim tempie, nie wiem, do perfekcji. A okazuje się, że tu program nie zadziałał tak, jak wy chcecie, jeden, drugi, że coś nie poszło tak, jak tego się chciało. I macie taką w sobie frustrację już, że tyle się staracie, tyle wkładacie w to serca, a to nie wychodzi. Co ja robię źle? Dlaczego to akurat na mnie popadło? Dlaczego akurat mi to musi iść jak po grudzie? Tak by prezentowało się to w tym momencie. To są roztarte dosłownie trzy cienie, z czego jeden fajnie ten różowy połączył się w taką lekko pomarańczę z tym żółtym, co też nadaje kolejnego interesującego koloru. Następnie dodałam właśnie odrobinę czerni, aczkolwiek czerni użyłam już z zupełnie innej palety, z mojego standardu i ukochanej palety. Jest to paleta z Lotti London Living My Best Life X Twilly i to jest youtuberka, z którą była współtworzona ta paleta. I tu czerń jest absolutna. Tu jest jak dla mnie czerń nie do pobicia. To jest kolor taki naprawdę dopieszczony. Ta czerń jest czernią, nie grafitem. Nie jest taka, wiecie, szaro-czarna, że tak powiem. Że to jest taka konkretna czerń. Jest napigmentowany ten cień i ma bardzo fajną formułę. On się lekko rozciera. Bardzo ładnie łączy się z innymi cieniami. I bardzo fajnie się z nim i lekko pracuje. Sami zresztą to widzicie. I przecież nie dodałam tego tutaj nie wiadomo ile. Troszeczkę jeszcze przesunę fiolet bliżej środka powieki i bardziej postaram się po prostu mniejszym pędzelkiem, takim płaskim, dajmy na to. Tak, takim płaskim, może bardziej trochę puchatym, nie. Takim pędzelkiem trochę bardziej postaram się zaznaczyć też linię tutaj od wewnętrznego kącika do połowy powieki, żeby bardziej jakby zaznaczyć ten fiolet, żeby to przejście, które później będę robiła przy użyciu właśnie korektora, czyli do cut crease, żeby jednak to było bardzo zaznaczone, bo chcę, żeby cień, który później nałożę, jednak w sporej części był jakby taki odcięty od tego fioletu, żeby on ładnie mi tutaj się połączył z tą całą resztą i nadał takiego, wiecie, smaczku. Żeby to jednak właśnie był ten smaczek. Dodaję, rozcieram, dodaję, rozcieram. Tworzę po prostu cały makijaż. Im lepiej rozetrzecie cienie pędzelkami, tym będzie Wam po prostu łatwiej się pracowało z resztą. To będzie dużo lepiej wyglądało, te przejścia będą bardziej płynne i cały makijaż będzie po prostu spójny ze sobą, a cienie będą wyglądały jak jedność. O tak. To jest coś, co ja bardzo lubię robić, co mi sprawia ogromną przyjemność, czyli właśnie taka praca z cieniami. Są bardzo napigmentowane, więc w momencie, kiedy ja je nabieram, to jest tylko takie pyk, pacnięcie w ten cień. I jego się i tak naprawdę bardzo fajnie nabiera, więc naprawdę nie będziecie potrzebowali tutaj skrobać, trzeć, bo czasami
niektóre cienie bywają dosyć kamieniste w wykończeniu. Te takie dzięki Bogu nie są. Są naprawdę bardzo fajne, przyjemne. Lekko się z nimi pracuje, lekko się nabierają. Nie ma jak najmniej, jakby według mnie nie ma żadnego problemu. Kolejną rzeczą, którą robiłam w tym makijażu, to właśnie będzie teraz Cut Crease. Cut Crease, do którego używałam właśnie tego korektora z Elfa. Nałożę go sobie na wierzch dłoni. I nabiorę tym pędzelkiem. Jest to taki dosyć płaski pędzelek, jak widzicie, lekko tutaj ścięty, takie wiecie, jajeczko. I to jest Hakuro H60. Płaski właśnie do takich szczegółowych prac. Bardzo, bardzo precyzyjny. Odrobinę teraz tu rozklepię w tą stronę. Tutaj widzicie. Tak to ma wyglądać. Tak to ma być. Równe odcięcie korektorem. I teraz, póki ten korektor jest jeszcze mokry, będę nakładała cień Olive. Czyli ten tutaj zielony, jasnozielony cień. Dlatego, że nie będę potrzebowała żadnej dodatkowej bazy, żeby ten cień się przykleił, żeby on tam, wiecie, naprawdę się dobrze złapał i żeby wydobyć z niego jak najwięcej tego pigmentu, po prostu on się przyklei do mokrego korektora. Dodatkowo jeszcze zwilżę sobie troszeczkę pędzel, ale nie tym, a wodą różaną, którą mam z Tea Express też. Bardzo ją lubię, jest fajna, nawilżająca, pięknie pachnie. Więc żeby mi się ten cień jeszcze lepiej nabierał i jeszcze ładniej, żeby mogła wydobyć jego kolor, nałożę go właśnie w ten sposób. Wygląda to w ten sposób, tak jak widzicie w tym momencie. Na kolejnym krokiem, który robiłam w nakładaniu tych cieni, nakładaniu, w ogóle robieniu tego właśnie makijażu, dlatego że czegoś mi tu ciągle brakowało, czegoś było mi tu mało, nałożyłam ten cień awokado. To jest taka fajna, intensywna, butelkowa zieleń, jest piękny, naprawdę jest przepiękny, jest cudownie napigmentowany, ale tak jak pozostałe cienie, dużo lepiej się z nim pracuje w momencie, kiedy ten pędzelek jest zwilżony. Kiedy jest lekko wilgotny ten pędzelek, po prostu on lepiej się przykleja i udaje się no, zdecydowanie fajniej wydobyć jego kolor i pigment. Tak jak widzicie, wyglądać to będzie w ten sposób. I jeszcze spryskam cień. Ach, no co, jeszcze się nie mam, bo ładny twarz. To jest właśnie w ten sposób. Minimalnie jeszcze połączę sobie tutaj te
Ten cień lekkiego rozetrysty. Jest ten oliwkowy z tym awokado, żeby stworzyć po prostu jeszcze bardziej takie, wiecie, równe przejście, żeby nie było w żadnym wypadku żadnego niepotrzebnego odcięcia. Tak to się prezentuje na ten moment. Dorzucę odrobinę czerni jeszcze i zaraz będę rysowała kreskę eyelinerem. Ten cień czarny staram się rozetrzeć tak, wiecie, blisko linii rzęs, żeby je przy okazji lekko zagęścić, a i żeby rozdymić troszeczkę ten cień, żeby tutaj, wiecie, lekko przyciemnić kącik oka, żeby wydobyć te głębie, bo jak później już dorzucę sobie właśnie eyeliner i rzęsy, to żeby to oko było takie kocie, takie, wiecie, wywinięte. Wręcz. Dobrze. Minimalnie jeszcze tu rozetrę ten cień. Jest ok. Teraz nałożę takim maleńkim pędzelkiem skośnym. To jak widzicie, o, może tak będzie lepiej widać nawet dla Was. O! Dobra. To jest taki maleńki, maciupeńki pędzelek skośny z Belli. I je zamawiałam, te pędzelki z AliExpress również. W ogóle ja mam bardzo dużo rzeczy. A eyeliner, który nakładam, to jest akurat Kobo Professional i to jest Perfect Gel Eyeliner. Czarny, jest fajny, jest kremowy, jedyny jakby taki mały mankament, który ja w nim mam, to to, że w momencie, kiedy się go nakłada, on się troszeczkę tak smuży, ciągnie, to jest ta chyba jedyna rzecz, która mi się tak nie za bardzo podoba. Dobra, teraz muszę tak przesunąć sobie trochę bardziej lusterko, albo w sumie wykorzystam te. Więc jeżeli Wam trochę gdzieś bym przysłoniła, to serdecznie przepraszam za to, no ale też muszę widzieć, co robię. Zdecydowanie bardziej, jeżeli chodzi o eyelinery, lubię Maybelline i to jest 24 Hour. To jest w tym szklanym słoiczku z metalową pokryweczką. On jest rewelacyjny. Kreskę ciągnę najbliżej linii rzęs, jak to jest tylko możliwe. Dlatego, że nie chcę, żeby to była bardzo gruba kreska. I okej. Tak prezentowałaby się kreseczka i pomalowane to oko. I z wykończonym drugim okiem i doklejonymi rzęsami i całym makijażem twarzy wrócę do Was. No i dobra, kochani,
tak by wyglądał efekt końcowy całego makijażu. Tak to się prezentuje. Praca z tą paletą to była jak według mnie czysta przyjemność, no bo jak można określić coś innego, co prezentuje się w taki sposób. Tak, to była czysta przyjemność. Jestem zadowolona z efektów tego makijażu. Paletę jak najbardziej mogę Wam serdecznie polecić, bo jest naprawdę godna uwagi. Nie jest to nic drogiego, więc jeżeli będziecie chcieli, w komentarzu puszczę Wam link do aukcji, w której ja zamówiłam tę paletę, aczkolwiek ja z tego co pamiętam, to zamawiałam ją bezpośrednio ze stoiska sprzedawcy na AliExpress z ich sklepu Ukanbe. Było tam jeszcze sporo innych bardzo ciekawych palet, więc na pewno z czasem po nie sięgnę. Ja jestem tym typem, który bardzo lubi testować raczej rzeczy takie nieoczywiste, których normalnie na rynku nie ma, tak? No bo tej firmy normalnie na rynku u nas nigdzie w żadnej drogerii nie znajdziecie. Tych kosmetyków po prostu u nas nie ma, są tylko dostępne w AliExpress. Więc tym bardziej ja lubię kupić coś unikatowego, czego nie ma nikt inny, tak? Na zasadzie nie dostaniecie tego bezpośrednio w sprzedaży takiej sklepowej, w jakiejkolwiek drogerii sieciowej, która jest dostępna w Waszym mieście. To jest tylko tam. I powiem Wam szczerze, że jakość cieni jest naprawdę bardzo zadowalająca, nawet powalająca. Cienie są naprawdę fenomenalnie napigmentowane. Kolorystyka świetna. To jest, wiecie, to jest taka paletka, w której jesteście nawet w stanie stworzyć makijaż dzienny. Macie podstawowe zestawy brązów, beży i jakiegoś tam rozświetlenia. Poza tym cała reszta, mówmy się, bardzo dużo dziewczyn boi się kombinować z kolorami ze względu na to, że no, albo ja nie wiem, jakie będę w tym wyglądała, ale dodaj akcent. To nie musi być cały makijaż stworzony w taki sposób, jak ten, który ja mam, czyli z użyciem dosyć sporej gamy kolorów. Użyj podstawowych, a na przykład tylko dolną powiekę. Zaznacz sobie jakimś kolorem, to już zmieni go nie do poznania. Ten makijaż będzie ożywiony, a Twoje spojrzenie będzie dużo ciekawsze. Nie chodzi mi o to, że na przykład osoby, które malują się tylko w brązach, mają nudne spojrzenie. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ono nabierze takiego czegoś, takiego troszeczkę sznytu, ożywi się. O, chodzi mi bardziej o to, że będzie bardziej takie ożywione, bo ten kolor nada całemu makijażowi takiego życia. Ja wiem, to się łatwo mówi, jak się robi makijaże już w ten sposób, a co innego, jeżeli uczycie się dopiero. Ja też się uczyłam. Tak samo jest z kreskami, tak samo jest z doklejaniem rzęs. Wszystko wymaga pracy i poświęcenia temu czasu. To nie przychodzi tak z dnia na dzień i to jest. Nie, ja na to poświęciłam sporo czasu, żeby nauczyć się w ogóle na początku łączyć dwa cienie ze sobą, bo mi to w ogóle też nie wychodziło. Kiedyś wstawiając makijaże, ja byłam święcie przekonana, ale jestem zajebista. Nie, w rzeczywistości to wcale nie było nic fajnego. Ale wracając do palety cieni. Są też tutaj cienie foliowe, jak na przykład ten, który nazywa się Sunshine, i Longan. I one prezentują się w ten sposób. To są śliczne cienie. To jest naprawdę coś niesamowitego. Albo tutaj Kumquat. Kolejny pięknie sprasowany cień. Bądź ten niebieski Ice. Spójrzcie. To jest to. To jest naprawdę to. I przede wszystkim, co jest bardzo ważne, bo często zamawiamy palety cieni z AliExpress i na przykład zalatują plastikiem, chemią, sztucznością. Nie, nie ma tu tego, a wykonanie palety cieni jest naprawdę z wielkim ukłonem. Naprawdę nie rozczarujecie się, wręcz przeciwnie. Ta paleta cieni może Was bardzo miło zaskoczyć. I sądzę, że jeszcze przy użyciu tej palety zrobię nie jeden makijaż, który może będzie prezentował się w podobny sposób, a może zupełnie coś innego. Powiem Wam naprawdę szczerze, no tutaj zmasakrowałam niestety jeden, bo brałam paletę cieni i ona mi rogiem wpadła. No niestety tak to też i bywa. Róże, to wszystko.
wszystkie te cienie są tak bardzo napigmentowane. Fakt, pracuje się z nimi bardzo dobrze. Ta pigmentacja jest mimo wszystko rozsądna. Nie jest to taki pigment, suchy pigment przede wszystkim, że będziecie miały problem go rozetrzeć, że będą powstawały plamy, że cień na przykład będzie się źle rozcierał albo całkowicie się wycierał. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie zauważyłam tutaj w tych cieniach, których używałam, żeby coś takiego się działo. A jeszcze przy okazji, iż mam te cienie na palcach, niebieski jest uroczy. Następny makijaż będzie z tym niebieskim. Obiecuję. Spójrzcie. A przecież ja tego dużo na palec wcale nie brałam. Widzicie, jakie one są piękne? Aaaa! Jest śliczna i jest naprawdę prześliczna. To jest to i to Wam mogę, naprawdę mogę Wam serdecznie z całego serca ją polecić. Poza tym w makijażu użyłam rzęs z marki Pink Gold Lashes i to jest model Lulu. Marka jak dla mnie niezawodna. Naprawdę. I ich klej do rzęs to, przepraszam, ale duo może się schować. To jest klej do rzęs, który nakładacie sobie na paseczek od rzęsy, doklejacie i rzęsy się trzymają. Nie trzeba czekać, dmuchać, wachlować i nie wiadomo co jeszcze robić i kombinować, żeby to się przykleiło. Klej jest czarny, więc dla mnie osobiście, kiedy ja zawsze tuszuję rzęsy, zawsze podkreślam linię rzęs ciemnym cieniem, tak? I doklejam, to ten czarny cień, rewelacja. I ten czarny klej, no rewelacja. Łączy się to wszystko w jedną piękną całość. Także moi drodzy, co do twarzy, to jest po prostu mieszanka dwóch podkładów. Elfa, który Wam już pokazuję, i L'Oreala, dlatego że Elf jest na ten moment dla mnie za jasny, ale ma bardzo fajne krycie, jest kremowy, bardzo przyjemny i nawilżający. Nie przesusza skóry i nie podkreśla też... Córka. Nie podkreśla też żadnych takich, wiecie, skórek, nic z tego. Ten jest za to dużo lżejszy i rozświetlający i też go bardzo lubię. Ma takie średnie krycie, ale w połączeniu razem tworzą podkład idealny. Skóra jest pięknie wygładzona, lekko rozświetlona, aczkolwiek ja jeszcze i tak do tego podkładu, żeby jakby nadać temu taką, wiesz, człowieku, trójwymiarowość, żeby to rozjaśnienie, rozświetlenie było jeszcze bardziej widoczne, dodaję odrobinę kropel z lakury i to jest rozświetlacz właśnie na zasadzie takich, jak kupujecie, nie wiem, z Makeup Revolution, z L'Oreala lub każdego innego rozświetlacza w płynie. Lakura jest marką własną Aldiego, to tak jak Biedronka ma swoje Bel, to Aldi ma lakurę. Bardzo fajny, możecie go nałożyć sobie bezpośrednio na policzki i nic się z podkładem nie dzieje, podkład zachowuje się w takim samym stanie, w jakim był, nie rozwarstwia go, nie waży, bo miałam z Makeup Revolution, tak, miałam z Makeup Revolution rozświetlacz właśnie taki płynny i w momencie, kiedy go starałam się nałożyć odrobinę na szczyty kości policzkowych, on niestety ważył mi cały podkład i wszystko zostało przez niego zrujnowane. A ten można dodać do jakiegokolwiek podkładu i nic się z nim nie dzieje, czy nałożyć go właśnie na podkład i również nic się nie stanie, a blask jest piękny. Także jeżeli macie taką możliwość zakupienia sobie tego konkretnie rozświetlacza, to też Wam jestem w stanie serdecznie go polecić. Warto, naprawdę warto. Poza tym rozświetlacz, który mam na policzku, ten śliczny, subtelny błysk, to jest paletka Hojo, którą również mam z AliExpress. Zamówiłam go w przypływie takiego... Szukam rozświetlacza. Tak, to było coś na tej zasadzie. Szukam rozświetlacza, czegoś, co będzie zniewalające, co będzie piękne, co będzie się błyszczeć, co zrobi mi tafle na buzi. Jest. Oto i on. Tak, to cudo, które tu widzicie, tak się pięknie mieni, to jest właśnie ten rozświetlacz. I on jest
fenomenalne. Poczekajcie, obetrę sobie troszeczkę palec, owacik, żeby nie przemycić jakiegoś innego koloru. I tak to wygląda. On jest piękny. I tutaj to akurat nie mam bardzo dużej warstwy tego nałożonej, no bo bądźmy rozsądni. To też dzisiaj jest jako makijaż użytkowy poniekąd, nie? No, więc nie nakładałam bardzo dużo, ale nim jesteście w stanie zbudować totalną taflę, że to się będzie po prostu błyszczeć. Ale i co jest jeszcze bardzo jego dużym plusem, to to, że z perspektywy, kiedy ja jestem on front do Was, nie robi się odcięcie. Niektóre rozświetlacze, które są bardziej pudrowe w swoim wykończeniu, potrafią zrobić taką białą plamę w tej części twarzy, czy też na nosie, gdziekolwiek założycie, będzie on widoczny, bądź będzie wyglądał jak sina plama, tak jakby mi ktoś zasadził pancza w twarz, nie? Aczkolwiek tutaj tego nie ma. Co do makijażu, to tak jak widzicie, tak jak się to wszystko prezentuje, tak to też i jest. Jestem bardzo zadowolona i pracowało mi się mega przyjemnie z tymi cieniami i serdecznie, tak jak mówię, polecam Was. No i widzimy się w następnym filmiku, także serdecznie zapraszam Was do oglądania, subskrypcji mojego kanału. Teraz postaram się, żeby filmiki pojawiały się zdecydowanie częściej, także trzymajcie się serdecznie.